Droga do Boga przez Maryję to droga przede wszystkim macierzyńskiej miłości. I cóż piękniejszego można powiedzieć jak dziecko, które po prostu wie, że jest kochane. Jeżeli mamy tę świadomość, że jesteśmy kochani nie tylko przez Boga, ale przez cały orszak świętych na czele z Matką Najświętszą, która jest Królową Nieba i Ziemi, która bardzo konkretnym życiem pokazała nam, że można być wiernym Bogu, nawet nie pozwolić się złemu sprowadzić do jakiegokolwiek lekkiego grzechu, o którym my mówimy jako grzechy powszechne, które towarzyszą naszemu życiu. Właśnie to pragnienie świętości, to jest odpowiedź na miłość. Jak kocham, to zrobię wszystko dla kochanego człowieka. Jak kocham Boga, to zrobię wszystko dla Boga. Jak kocham Matkę, to zrobię wszystko to, co mówi Maryja. I Kościół od początku Ewangelii, od pierwszego wydarzenia, o którym Jan Ewangelista mówi, że Chrystus rozpoczął publiczną działalność, Maryja jest obecna i mówi bardzo prostą wskazówkę. Róbcie wszystko, co powie wam mój Syn. Nawet czasami by się wydawało wbrew rozumowi, wbrew porządkowi naturalnemu. Ale przecież Bóg jest Panem porządku naturalnego. On jest ponad tym wszystkim i Jego słuchać to jest prawdziwa mądrość, ale przede wszystkim to jest spokój serca i pewność, że dojdziemy do świętości. Bo całe nasze życie polega właśnie na naśladowaniu Chrystusa i pełnieniu woli Bożej. A Maryja jest tą, która najdoskonalej z ludzi wypełniła wolę Boga. Maryja nie jest Bogiem, Maryja jest w pełni człowiekiem, tak jak każdy z nas. A stoczyła jeszcze większą walkę o dochowanie świętości, wierności Bogu, czystości sumienia, niż każdy z nas, który po upadku grzechu pierworodnego niestety już został wprowadzony w ten błąd, którego często nie rozumiemy dopiero przez systematyczną pracę nad sobą, pobożność, wzrastanie w wierze. Odkrywamy właśnie, jakie są te pułapki, te podstępy złego ducha, który naszą po prostu naturę tak zniszczył, że często niewiele możemy już pozbierać, tak w porządku ludzkim mówiąc, aby właśnie budować świętość. Dlatego wszystko łaską jest, wszystko jest darem od Boga. I ta, która jest pełnią łaski, właśnie pomaga nam to zrozumieć, że możemy każdą łaskę otrzymać przez też jej wstawiennictwo. I o tym nie zapominajmy. Maryja jest naszą kochającą matką i dlatego też lud pobożny chrześcijański ma to bardzo głębokie zrozumienie i ten bardzo głęboki sens, że Maryja z pewnością doprowadzi nas do Chrystusa, do świętości, do pobożności. W naszej parafii, tutaj blisko Kalwarii Zabrzydowskiej, bardzo wielka pobożność właśnie też kwitnie w stosunku do Matki Bożej z Kalwarii Zabrzydowskiej. I niedawno na uroczystość zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, piękną asystą właśnie oddała cześć Bogu przez Maryję nasza parafia, kiedy w pięknym, można powiedzieć, tym korowodzie od dzieci malutkich, poczynając poprzez komunijne, ministrantów, strażaków, młodzież strażacką, róże różańcowe, orkiestrę, kiedy każdy ze śpiewem, z modlitwą, z radością uczestniczył właśnie w tych pięknych, pobożnościowych wydarzeniach kalwaryjskich. To jest niejako ten oddźwięk tej więzi, którą nawiązujemy właśnie poprzez pobożność maryjną, poprzez przychodzenie do Chrystusa drogą pewną, jaką jest Maryja. Elegancko.